Panowie, zapraszam na pierwszy półfinał. Znaczy w zasadzie półfinał. Taki jakby półfinał drabinki wygranych, ale jest tylko jeden. To jest trochę dziwny format, to jest trochę niebadalna rzecz dzisiaj. No w każdym razie, to są gracze, którzy fantastycznie się ustawili w brakecie. Bardzo dobra forma tych dwóch zawodników. W górnym lewym rogu grający dla drużyny Asterion jest to oczywiście Harstem z Holandii. W dolnym prawym rogu Ricardo Romiti, czyli Reynor, grający dla drużyny Gamers Origin. No i oczywiście faworyt tego spotkania Reynor, aczkolwiek on ostatnio w rozjazdach był w Chinach na WCG. No poszło mu w sumie całkiem dobrze, bo doszedł do finału, gdzie przegrał z Koreańczykiem Maru. A muszę jeszcze jedną rzecz, bo właśnie tak pomyślałem, sprawdzić. Jak to teraz jest, jeżeli chodzi o zarobki w StarCraftcie? Kto jest pierwszy? A Maru! Maru trzyma pierwszą pozycję, 738 tysięcy dolarów, Serral 681. Ale jak Serral teraz wygra Mistrza Świata, to nie będziesz czego zbierać. W ogóle fajnie by było, gdyby któryś z graczy doszedł do miliona. Myślę, że Serral ma wielką szansę, żeby tego dokonać. Nie no, są takie... Nie no, są dwa półfinały. Tak, są dwa półfinały. Sekundka, bo ja muszę zobaczyć jeszcze raz ten bracket. Nie, co ja gadam, co ja gadam. Ten bracket, jaki dał organizator, mnie trochę zmylił. Przepraszam, no dwa półfinały są. Jak to w ogóle brzmi, że byłby jeden półfinał? Bez sensu. No ale to... Grafika mnie zmyliła. W każdym razie był spory odstęp między właśnie tą fazą grupową, a teraz finałami offline, no bo były inne turnieje, były inne wydarzenia. No ale udało się ustalić ten sobotni termin. Dobrze, że sobotni, a nie niedzielny, bo jutro będę grać w Pucek Challenge i nie chciałbym ominąć playoffów, gdy no, jakby robiłbym co innego. Chyba oczywiste, żebym wybrał Pucek Challenge. No ale potem może z replayów by było to wszystko nagrane. Harstem już gra adeptkę, absolutny standard ze strony Holendra, Stargate też na dużej mapie i na mapie Thunderbird jest to chyba najczęstszy wybór protosów, no nie liczę tych rosyjskich, bo oni jednak mają swoje podejście do StarCrafta, bardzo unikatowe. Za pierwsze miejsce na Bliskonie jest 280 tysięcy dolarów pod warunkiem, że z Warchesta jeszcze się trochę doda. Chyba bez Warchesta, bez tego dodatku jest 180 tysięcy dolarów. Czyli można się zbliżyć do tego miliona. Jest to możliwe. Z wygranych. No i już pierwsza adeptka przejmuje rolę zwiadowcy. Probka już może sobie spokojnie zawrócić. No póki co Harstem bardzo spokojnie, bardzo pewnie wchodzi. Tak jest, nie ma żadnego zagrożenia. Swoją drogą ja może będę pokazywać też niektóre ujęcia ze studia Clash, bo czemu by nie. No i adeptka przeżyła, no... Nie spodziewałem się niczego innego, nie wchodziła na creep. No mógłby Harstem teoretycznie zapuścić żurawia, zobaczyć czy jest grany lair, ale widać nie chciał. Jest i barykada. Nawiasem mówiąc, widzicie, że nie jest ona robiona tutaj, tylko tutaj, wprost na rampie. Dzięki temu można mieć szybszy dostęp do trzeciej bazy, ale też można oszukiwać przeciwnika, że niby gramy tę trzecią bazę, a tak naprawdę nadciąga atak. Ale ze strony Harstema spodziewam się oczywiście agresji. No leci z małym atakiem Reynor, znaczy atakiem, bardziej zwiadem. Duży błąd Reynora. Może niewyspany, może jeszcze dostosowany do chińskiej strefy. Zapomniał o sporach. Chociaż zapomniał, się nie spodziewał może nawet tego Stargate'a. Bardzo dobrze anulowany ten Cryptomor, nie został zniszczony. Tylko w porę Reynor go zatrzymał. No i oczywiście idą swoim tempem. Bardzo szybki Nexus. O kochany, to przed czwartą minutą. Takich Nexusów się praktycznie nie widzi. No maksymalna zachłanność tego zawodnika. Aż jestem ciekaw, czy dzięki temu łatwo zwycięży pierwszą mapę. Bo czasami wystarczy zrobić tylko dużą przewagę ekonomiczną. A to nie jest dużo roboty na takiej mapie jak ta. No i przychodzisz niezabijalną, dużą armią. Rywal nie jest gotowy, no bo jak ma być gotowy na taką wielką armię, jak on gra w miarę standardowo. Ale Reynor też słaby nie jest, też dronuje jak dziki. O, już ma 60 drona, a dopiero 6 minuta się zaczęła. No, tak na takim wysokim poziomie, to tak jak jest 6 na zegarze,
To tak, często Zergowie dopiero mają te 60, więc co? Reynor, Reynor zrobił ile? 12 lingów i drony. W zasadzie tylko drony. Teraz Roachy. Roachy są w ramach odpowiedzi na potencjalnego Archondropa, ale jak widzicie nie ma tego Archondropa. Arstem gra coś innego. Jest tylko takie dodatkowe bezpieczeństwo, no ale poza tym ekonomia Włocha jest bardzo, bardzo dobra. Zaczekajmy na pomysł Harstema, bo jak widać jeszcze się nie wyklarował. Dodaje Gateway, no ale no ani Kolosa, ani Storma, ani jakiegoś powietrza. Nie wiadomo, co on tu jeszcze robi. O, dwa Forge. No dobra, to już się trochę określi. W ogóle Forge mają 400 na 400? Pierwszy raz to widzę. Myślałem, że mają chociaż po 550. No ale Protoss zawsze miał papierowe budynki. Hehe. Overseer sprawdza, co się dzieje. No to już jest bardzo duża informacja dla Reynora, że są dwa Forge. To już trochę oznacza, że Protoss będzie grać długą grę i należy w nią celować. No Reynor już też wykorzystał sytuację, jak widzicie, od razu. Tylko się trochę dowiedział, już zadronował. Już ma 74 robotników. Jeszcze robi kolejnych 9, no bo kto bogatemu zabroni. Infestation, Pit Lurker, Den. No idzie po wszystko. To jest taka typowa gra, gdzie gracze się nie atakują, tylko rozwijają. A Harstem też idzie za ciosem ekonomicznym, bo od razu czwartą bazę w 7 minucie to też jest wczesna. Taką wczesną czwartą to zajmował chyba tylko Nib. No, prawie tylko Nib. Jeszcze Showtime też oczywiście próbował. Czekamy na pierwszy pomysł jednego i drugiego, jak to jakoś może szybko, sprawnie rozwiązać. Póki co oczywiście agresywnie jak niemowlak. Lurker Den, Hydra Den, robi wszystko jeszcze, Hive'a robi, tylko Spire jeszcze niezbudowany chyba. Trochę to przypomina taką grę w Simsy na kodach, bo robią co chcą i w zasadzie nie obawiają się, że jakiś atak nagły nadejdzie. Creep mógłby być, no on wygląda dobrze, ale mógłby być moim zdaniem jeszcze trochę lepiej rozsiany, zwłaszcza, że właśnie niewiele się działo. Teraz pierwsza agresja Harstema. Mnie dziwi takie coś, dlatego że no jakby nic się nie działo, więc wiadomo, że Reynor jest w miarę przygotowany za armią. O, okej, okay, no trochę dużo traci. Reynor jeszcze swój Evolution Chamber atakował przez chwilę. Ej, 7 dron stracił, to jest więcej niż powinien. No ale Harstem też zważywił, bo stracił Warp Prisma. No mi się ogólnie nie podoba takie atakowanie Warp Prismem w sytuacji, gdy nic się nie dzieje i tylko sobie ten Warp Prism wlatuje. W ogóle dziwna jest taka sprawa, że Reynor jakoś wcześniej na to nie odpowiedział, chociaż ten Overlord jeszcze na godzinie 6 nie był najlepiej ustawiony. Lurkery środkiem, Roachy lewą stroną. Już widać, kto będzie chyba pierwszy atakować. No Harstem, absolutna defensywa. Już przechodzi w Stargate. Jakoś mały ma limit jak na ten moment gry Harstem. Może dlatego, że trochę zainwestował w kanony. O, tu nawet ma High Templara. 9 minuta, Reynor na limicie. Harstem 160, dużo lurkerów. No i oczywiście bardzo mądre wejście z lewej strony. Roachami na to Harstem nie miał odpowiedzi. No i już trochę oberwał. Ujujujujuj, no teraz High Templary źle ustawione. Chociaż bateria trochę ratuje sytuację. No i umoczył Harstem. To były najważniejsze jego jednostki do odparcia ataku. No a bez Stormów to w ogóle nie robota. Jeszcze traci obserwa... Halo, traci? Nie, nie traci, bo widzę, że jest kontratak Warpizmem, który go wybija z rytmu. Aż dziwne, że... O, okej, okay, teraz go dobije. Mothership oraz Oracle grane. Fajnie przekopany spor, żeby zniszczyć Warpizma. No ale kontratak Harstema chyba zrobił swoją rolę, bo teraz on odbudowuje... A przynajmniej powinien odbudować High Templary. Statyczną defensywę, ma chwilę oddechu. No i może znowu się skusi na jakiś kontratak z lotami. O właśnie, teraz 3-4 dołem mapy, o to chodzi. Reynor też jakiś taki wybitnie nieśmiały. Na rampie się zakopał lurkerami, może podejść bliżej.
Najważniejsze dla Reynora, żeby zbyt gęsto nie rozzasadził swoich lurkerów w ziemi. Jezu, ile on ich ma? Już 12 lurkerów, no bez kija nie podchodź. Harstem podchodzi! No i oczywiście dostaje strzała. Nie no, Reynor go tutaj miazguje, co tu dużo opowiadać. Bardzo ładna gra. No i w tej sytuacji Reynor raczej już nie musi się starać. Wygrywa pierwszą mapę, GG. Thunderbird należy do niego. No, taka mało bym powiedział szalona rozgrywka ta pierwsza. No niby fajnie popatrzeć od czasu do czasu na takie czyste makro. No ale lekko mówiąc nie zagroził. Ale no mówię, no ten pierwszy Warpist w ogóle bez sensu wleciał. No może nie bez sensu, ale bo coś zrobił, ale że stracił Warpism, powinien tylko wysadzić zeloty czy tam przywołać i od razu się ewakuować. I też w ogóle wleciał dalej zamiast siedzieć na krawędzi tego miejsca, gdzie można przywoływać. No no wiecie, to są te detale. To są te detale. Koreańskie krzaczki, dzięki za followa. Balsin, dziękuję też za follow. Mohita, dzięki, witamy. Mam do ciebie pytanie, od niedawna oglądam twoje filmy na YouTubie, streamie. Strasznie się wkręciłem, chcę zacząć grać w StarCraft. Tak moje pytanie brzmi, czy StarCraft jest ciężką grał dla osób, które dopiero zaczynają i ile zajmuje opanowanie gry? No jednemu zajmie dłużej, innemu krócej. Czy StarCraft jest trudną, ciężką grą dla osób, które dopiero zaczynają? Tak, jest ciężką grą. No ale jak sobie zagrasz kampanię, to jest lekką grą moim zdaniem. Potem jak chcesz grać jeden na jeden, to tak bywa na początku. Na początku pewnie przegrasz tak spokojnie kilkanaście, kilkadziesiąt może nawet gier, jeżeli nie grałeś nigdy w gry strategiczne. No kilkanaście, kilkadziesiąt będzie takich ciężkich, ale jak zaczniesz sobie ogarniać skróty klawiszowe, będziesz starał się używać właśnie tych, no, klawiatury jak najmocniej, grup kontrolnych troszkę, to już będzie dobrze. Z poradnikami jest prościej, polecam się. Wykrzyknik nowy, wykrzyknik poradnik, wykrzyknik załóżmy teran, jeżeli grasz teranem, to masz pod tymi trzema linkami sporo fajnych rzeczy. Ewentualnie pod praktycznie każdym filmem na YouTubie jest, no pod każdym, jest opis i tam są odnośniki do przydatnych rzeczy. Tylko też nie zrób najlepiej tak, że wszystko obejrzysz w jednym rzucie, bo pewnie połowy, no połowy, o 90% nie zapamiętasz zupełnie jak w szkole. Tylko wiesz, obejrzysz, poćwicz to sobie, pograj i tak wiesz, na początek jeden plan na każdą rasę i do przodu. Ruszamy, w kurnym lewym rogu, Reynor, młody Włoch, 17-latek, niedawno miał urodziny, w dolnym prawym rogu, Harstem, Holender z drużyny Asterion. Znaczy trudną grą, no to zależy jakie masz podejście jeszcze, bo co to znaczy w ogóle, że coś jest trudne, no. Dla jednego trudne, dla drugiego nietrudne. Nie no, w zasadzie dla każdego na początku chyba, dla mnie też oczywiście StarCraft był bardzo trudny. No ale tak z czasem da się powolutku wszystko ogarnąć, no to trzeba traktować chyba jako takie hobby, zajęcie, taką zajawkę i tyle, no. Starasz się poprawiać każdy element swojej gry, no nie wiem, załóżmy grupy kontrolne, spróbujesz używać jakieś skróty klawiszowe. No tak trzeba to traktować właśnie z dystansem, moim zdaniem. Jak będziesz traktować każdą grę, że muszę wygrać, to tak ciężko się będzie czegoś, moim zdaniem, nauczyć. Ja na przykład jak gram na ladderze, to tak chyba w większość gier to ja sobie coś testuję, coś próbuję nowego. No albo gram na ruskich protosów i to w ogóle jest bez sensu. Okej, tym razem mamy mapę Kairos Junction i znowu jest niebanalna barykada od Harstema. Bo jak widzicie robi ją nie tutaj, tylko jeszcze troszeczkę dalej. Bardzo mnie intryguje dlaczego właśnie tak. Czy tu chodzi o to, że jeżeli Reynor przyjdzie właśnie tą rampą, no i będzie tutaj chciał zaatakować, to czy chodzi o to, żeby tutaj była dodatkowa barykada, czy może jednak o coś innego się rozchodzi, może Harstem będzie chciał coś ukryć lepiej? No, zapewne niebawem się dowiemy. Przy okazji Harstem też zablokował ciałem swojego robotnika możliwość ekspansji w tym miejscu Reynorowi, no i teraz tutaj musiał to zbudować Ricardo. W ogóle Reynor na swojej ziemi wręcz toczy ten turniej. On jest Włochem, turniej odbywa się we Włoszech w domu drużyny Clash. Bardzo fajny dom zresztą.
Polecam. Chociaż nie wiem, czy jakby ktoś tam teraz przyszedł, przyjechał, to czy by go wpuścili. Znaczy wpuścili, tam się po prostu wchodzisz, nie ma strażnika, nie ma jakiegoś bagieciarza, który by cię nie wpuścił i tyle, no. Nie no, pewnie by cię ktoś wyprosił. Zresztą no, walka z jakimiś 15 Włochami mogłaby być trochę ciężka. No i spokojne, aczkolwiek dziwne otwarcie w mojej opinii, bo jak widzicie Harstem... Jezu, co on czyni? Co on poczynia? Co to jest, ja się pytam? O Jezu, Raynor robi maslinga, bo już widzi tego dziwnego krzaka, którym jest barykada Harstema. Co to jest, ja się pytam? Tu jakiś pylon w ramach szybkiego zakork... To trochę przypomina... Moją łazienkę! Jezuniu, no i jeszcze Cybercord zostanie zniszczony. Nie, to jest fatalne. To przypomina mi trochę moją łazienkę, gdzie... No, uciekało trochę wody, mówię ciszej, żeby sąsiad nie usłyszał. No i po prostu przez pewien czas mop był w użyciu i ten pylon był takim mopem, który miał zakorkować, a przynajmniej zatrzymać trochę wylew. No ale i tak się wszystko rozlało, Cybercore zniszczony, Warpgate'a nie ma. No co to jest, ja się pytam. Co to miało być? Ja nie wiem, czy jak go tutaj fantazja poniosła, że on w tym miejscu się nie barykadował. No teraz to już trochę lepiej wygląda, ale no ta też tam. Bez sensu, no Raynor ma dużą przewagę. Po prostu ma dużą przewagę. Także przykra sprawa, Harstem raczej nie powalczy, spodziewam się kolejnej troszkę jednostronnej mapy. No ale tutaj to już nawet Harstem się jakoś mocno pewnie nie rozwinie. No ale cóż, może Protoss coś wykombinuje. Jakiś nadzwyczajny powrót. Warpizm zmierza do bazy Raynora. No bo co innego ma w sumie do roboty. Brama jest... znaczy brama, wejście do bazy Protossa jest zamknięte. Ale on będzie absolutnie nieskuteczny. Jak chemioterapia, można by powiedzieć. No i tak myślę, no myślę, ale chyba nic nie wymyślę. Harstem zapewne też. No co on może tak naprawdę zrobić? No kilka Immortali Sentry i naprzód. No ale Raynor już robi dobrą odpowiedź, czyli 50 parę dron, Roach Warren, dostawia, no dokładnie, 4 ekstraktory. No przykra sprawa niestety. Warpizm już zmierza do trzeciej bazy Raynora. I cyk w dronę, tak jest, bardzo dobrze. No, to jest małe zwycięstwo, jedna drona. No tak, tutaj trochę sprawa jest myląca, bo niby Raynor stracił więcej, ale... No Harstem jest w gorszej pozycji, a przynajmniej wszystko na to wskazuje. 7 gatewayów niebawem u Harstema, na ogół się robi chyba 8, no ale to tam... Zobaczymy, czy będzie miało jakieś znaczenie. Raynor zrobił 60 dron. No nie wiem, czy nie przeholował trochę. No jak zwykle w swoim zwyczaju Raynor ma kontrataki. Nie inaczej będzie tym razem. Uuuu, nie! Dobrze, Jezu, już się bałem, że... jednym liściem wyjaśni Raynor Protossa. Zerglingi od tyłu będą oczywiście próbowały usiąść na Immortalach, tak żeby te nie biły Roachy, no bo oczywiście Immortale na Roachy mają większe obrażenia. No, ale tutaj z tyłu tych kilka zelotów, no nie wiem, czy Raynor chciał tę bitwę toczyć, ale odbyła się, no trudno. O, jest ten klasyczny ruch Raynora. No może inni też to robią, ale u Raynora zauważyłem to najwcześniej i widzę to najczęściej. Czyli 3 Ravagery od pleców będą atakować Warpizma, zobaczymy czy to się uda, już podchodzi Raynor. Tak, jest wystrzał, ale szybka reakcja. Ach, niby szybka, ale niewystarczająca reakcja Harstema. No i co teraz? 3 Ravagery są do złapania, bardzo chciałby... Harstem po nie sięgnąć, ale mu się to nie udało. No idealnie ugryzł.
No i do tego jeszcze dwa spajny. Interesujące jest to, że Raynor zatrzymał budowę Lair, teraz wznowił, bo widocznie uznał, że może faktycznie trochę przedronował i nawet spajny zostały zagrane, więc tak, zrobił trochę za dużo dronek, ale i tak, zwłaszcza z tym snajpem Warpisma, wszystko będzie dobrze. Kolejny już się pojawia na mapie. Widzę, że... Przypomina mi to moje potyczki na niektórych protosów, to co robi Harson. Atakujemy do skutku. Pozytywnego bądź negatywnego. Na ogół tego drugiego. No i kolejna konfrontacja, teraz agresywnie Harson może podejść, tak jest, no ale znowu trzeba uważać na te bile, które wypluwa Raynor. No i tu deszcz ognia będzie w zasadzie nieustający, chociaż no naprawdę dobre force fieldy zagrał Harson. Tutaj zagrał już nieźle, tylko musi, oj, uważać, bo go trafiają Ravagery. Harson nie odpuszcza, jeszcze ma sporo jednostek, no ten błąd Raynora był jednak znaczący. O, i może nawet wystarczający, no zobaczymy. Znowu zerglingi trochę od pleców, nie ma do tego 3 ravagerowego składu, który niszczyłby Warpism, ale Warpism nawet się jeszcze nie rozkłada. Oj, chyba jednak za dużo ma Raynor. Tak, no nie, już się skurczył Harson. No i nie ma szans, także zerglingi znowu od tyłu. Ravagery z roachami, nawet królowe się podłączyły od przodu. I Miazgunia, więc będzie 2-0 dla Raynora. No chyba, że Harson jeszcze będzie tu tańczyć immortalami dla treningu. No widać, że w takim środowisku lanowym, no bo gracze są na żywo właśnie w domu Clash, to jednak bardziej... w zasadzie bardziej doświadczony, może źle brzmi, no ale Raynor ma po prostu więcej sukcesów na takich imprezach. Mimo, że ma zdecydowanie mniej lat, no i teraz, no widać po prostu, że jest teraz lepszym graczem. No i mimo tych jego podróży do Chin, to tu, to tam, to jednak szybko się dostosował. Czekamy. Widzę, że zerglingi znowu od pleców. Kolejne jednostki dochodzą na front. No, Harson jeszcze chce wierzyć, ale kończy się szybkość do roachy. Od tyłu flanka, od góry też się oczywiście Raynor już dobiera powoli. No i Miazgunia z każdej strony. Ostatnia partia force fieldów. Już nie mają energii sentry. O, Disruptora robi Harson. Ale tutaj się już stało, co się stać musiało. GG. 2-0 dla Raynora. No całkiem łatwo poszło. Raul. Wychodź. Po co ta agresja? A, Nerazim zrobił top 3. 158 dolarów. No miło. Za pierwsze było 400. Skill ozwania Nerazim Fallenger. No to zajął takie... No takie dość oczywiste miejsce w sumie, bo faktycznie jest nad Fallengerem w MMR i pod Wanią i pod Skillosem. No to spoko, brzmi dobrze. Gratulacje dla Nerazima. Czy pan mnie jeszcze pamięta? Nabuchodonozor, kurwa, oczywiście, że cię pamiętam. Dzięki tobie, oglądając Matrixa, miałem to połączenie neuronów, że o, Nabuchodonozor to ten statek z Matrixa. Znaczy statek. No w sumie statek. Takiej ksywki się nie zapomina. Prawie to Harstomowi weszło? Nie. Znaczy tam w jednym momencie może było lekkie załamanie, jak Raynor nie patrzył na armię, ale to... Ale to tyle. My water, hello. A, widzę, że chcą wodę chyba. Harson mówi, że chce swoją wodę. Gryf.pl, siema, witamy.
Nie, to nie jest piwo. Tylko po prostu to było jedyne czyste naczynie. I tak wyszło. Jakby była miska, to bym wziął miskę. I pił jak afrykańskie i nie tylko plemiona. Jak na streamie. Dziwnie wyglądało. O, Danska ICK, cały rok subskrypcji. Mega dziękuję. Tak, 12 miesięcy właśnie wleciało. Dzięki wielkie Danska ICK za wszystko. Złoty karier dla ciebie. Piękna sprawa. Arigato. Ile dzisiaj meczów? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie no, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Sześć? Co jest? Chwila. Bo luzę. Aha, bo oni. O, nie no, ale. Chwileczkę. Nie no, faktycznie, wow. Ja myślałem, że dzisiaj cztery mecze. Jestem tak po prostu zmieszany, zmylony tymi rozgrywkami. Nie no, chwila, muszę jeszcze popatrzeć. No tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wow! Wow! Już dawno nie miałem do czynienia z takim bracketem. Się gubię. Welku Nexus, bardzo dziękuję za 6 miesięcy z rzędu. Złoty Void Raid dla ciebie, dzięki wielkie za wsparcie. Czy na STK? Tak, jak odpadłem, to tak. No, nope, wtedy już była integracja. Wiaderko. Inwizowi tam mocno. Jakie mecze dzisiaj nas czekają? Raynor na Harstema oraz Drogo na Lambo. No i potem zależy kto wygra, zależy kto przegra. Nie no, planowo planują zakończyć Raul o tej 22. No to oni przewidzieli 6 meczów. Nie no, 6 meczów chyba w 7 godzin to jest w zasięgu organizatorów, wydaje mi się. Zwłaszcza, że niektóre mecze, no jak ten na przykład, no dość szybko się kończą. To jest w miarę jednostronna miazgunia. A przynajmniej póki co. Może będzie comeback. Zobaczmy. O, już widzę, że jest dziko. Już się zaczyna. Oj, ty Reynorze. Jezu, jaki on jest. Ricardo Romiti, czyli Reynor z drużyny Gamers Origin w górnym lewym rogu, w dolnym prawym Harstem. Już skandalista. Grat Whirlpoola. Zero szacunku dla przeciwnika. Tak odbieram tę decyzję Reynora. Zero. Od razu 12 pull. O, a Harstem jest przecież graczem, który lubi zagrać. O jest! O jest, najbardziej! Aż mnie w biedrze zabolało, jak zobaczyłem Assimilator First. No i teraz zasadnicze pytanie, czy wyślę zwiadowcę? O, do widzenia! Do widzenia, kochany! Która to godzina? 47, nagranie ma niecałe 29 minut w tym momencie. O jest! O jest! Kochany. Najgorzej. Absolutnie najgorzej. No 12 pull kontra gracz, który nie robi zwiadu i który w dodatku zaczął od asymilatora. O jest! O jest! Najlepiej pisze Raul nawet. No nic, no zdarzają się takie gry w StarCraftie, gdzie faktycznie jeden z graczy ma śmiały, pewny plan. Drugi, nieco bardziej taki, jak tutaj widać. Harstem zachłannie, Raynor maksymalna agresja. No, no i akurat mu wy... O, przepraszam, akurat mu weszło. Akurat poszło. Aż przypadkiem trąciłem mikrofon. No i w zasadzie to chyba tyle. No, ja nie sądzę, żeby Harstem jakoś mocno się szarpał. Jadą probki. Pylona nie ma i nie będzie. No i taka to jest robota, no. Tyle przygotowań. Harstem ponad 6800 MMR na ladderze. No ale nie przewidział, nie pomyślał o tym, że Raynor może w taki, a nie inny sposób zagrać. No i tak jak wróżyłem. Najgorzej. 3-0. Czyli co, wyrobiliśmy się? No, powiedzmy, że się wyrobiliśmy w 30 minutach. Czyli
Fiji. Trzeba się napić. Widzę, że czat też się uśmiał. Tak jak i ja. No nic się nie dało zrobić. No. Harston pewnie wkurzony do białości. I się zastanawiam, co teraz będzie. Aha, właśnie, może jeszcze ogarnijmy jedną rzecz. Teraz jak ją ogarnąć? Zduplikuj. No jest jedna dziwna rzecz. Czy jest delay? Nie, nie ma, nie ma delaya, nie ma żadnego opóźnienia. Chwila, czy działa ten stream angielski? Nie no, działa, widzę. A, bo on ma inny link. Na Wikipedii też było chyba podane co innego. Sekundkę, muszę jedną rzecz poprawić. Okej, okay, dobra, mamy to tutaj i teraz jeszcze tu. No, są nasi... O, nawet Demas Lima wzięli. Jakie fajne koszulki mają. Ja ich może za siebie wrzucę. Nie, to bez sensu, chyba żebym ich za siebie wrzucił. No tak to wygląda na miejscu. Czy mamy głos w ogóle? Nie, nie ma głosu. Jak to? Czemu nie ma głosu? Chwila. Jedna scena miała być z głosem, druga bez. Z tyłu widzę, że już Lambo się powoli rozgrzewa. Dobra, sekundka. Roti się oczywiście nagada. No teraz pewnie będzie chwila przerwy, żeby się Lambo zainstalował. Raidor z tym uśmiechem. Chamskim. O jest, o jest. Jak to z takim grać? Jak z nim wygrać teraz? A, ja wiem, dobra, wiem o co chodzi. Sekundka, ja sobie ustawię jedną rzecz, bo tak w sumie pomyślałem teraz właśnie, że mogę co jakiś czas pokazywać nawet ten główny stream. Załóżmy, to będzie niezmutowany. Dobra. Będzie dobrze. Będzie też chyba jakaś lekka pogawędka, więc no nawet was z tym zostawię. Jakiś wywiad. First of all, of course, congratulations. Let's talk about the first game because I think that's the most interesting one. Yeah. Before he moved away from his fort base and obviously kind of lost his die army, like it felt like not that much has happened yet. Yeah, yeah. How were you feeling about that game? I'm not sure. I think lurkers are very bad. I'm not sure why I made lurkers. Okay. I just felt like doing lurkers and yeah, I just attacked and won. Usually if you lose the big attack with lurkers, mm-hmm. because I wasn't even doing the spire. Right. Just, yeah. Yeah, I was just planning on. That's what we were thinking, like, he moved into you because he thought Broodlords were probably coming behind him, so that's maybe why he attacked. But how did it feel playing against a Protoss that literally did nothing and just sat back with one Oracle? Yeah, it's unusual, I'd say. I usually get Immortals in my base a lot of the time. Did it feel more comfortable to play, yeah, though? Yeah, like, for wait. Sure, for sure. Okay, so you don't recommend that kind of style? No. I think Stargate is trash, to be honest. Really? Yeah. Okay. I don't know if you are aware of this or not, but like basically after that first big skirmish happened on Thunderbird, you know, it was like back and forth, and not talking about when you got all the High Templars, but when you got like one or two. Yeah. At one point he was like a 160 supply, four base, but he had a mothership that was like 70 or 80% done already as well, and the double Stargate. He had those Immortals, 5-6 Templars with Storm. Like, do you think that if he doesn't move out there, like if he just stays near his cannons and waits for that mothership, I think that's a completely different game though, right? Yeah, probably. But the engage on that map is quite good for the Zerg because they have a good concave of Hydras. Mm-hmm. So I'm not sure. Like, I think it would have been better, but I think I can still break it. Okay. Yeah. All right. What made you... Okay, yeah, you go ahead, Ben. I had one little question. Like, what prompt... So on Kairos Junction, yeah. Mm-hmm.
What prompted the Zergling all in? Was it the building placement of him? Yeah, it was definitely. Yeah, I was thinking, I think this is a bait. Like, but I'm going to take the bait. Yeah. And I went for the Link Flood, but it wasn't a bait in the end. No, so, I mean, like, you got to, the Warp Gate. It was pretty close to being done, but like, it all worked out really well. After that, like, obviously, yes, you get the Cyber Knight score. That's always big. But you make a lot of links as well. So, like, what's the first thought that goes through your mind? Were you happy with that? Was that enough? Yeah, I think so. Because if you get the Cyber Core, you can just drone up as much as you want for, like, 2 minutes or something. So I droned up to 55 workers, I think. And then I went through just... You went 59, and then you 59. Made two more while the... Yeah, we were sitting here as well. I was like, it's one of those moments where I don't think he's aware of how many drones he had. Because he was at like 44 or something. You're like going into the 60, and I was like, oh! No. I wanted to stop at 55. Yeah. And then talk to me about the Rainer Hit Squad. Yeah, do you like it? You know I like it. How do you explain it? You always get it. Like, they know it's coming, but they don't know where it's coming. So they can't just... They have to look at the army, not at the prism. So when they force feed, they go in and they get the prism. This one was really last clutch call. It felt like a buzzer beater in an NBA game with something because the warping was almost done. But yeah, congrats. Any final game? Maybe about the final map? Like, what prompted the 12 pool? Kevin usually doesn't probe scout on big maps. On big maps. Yeah. Okay. I was just about to say, like, if that Roach Ravager or the Ravager Hit Squad, like the Rainer Hit Squad, we'll call it, if that becomes like a normal thing for like other Zergs, which it should be. That will make life so much harder for Protosses. They'll have to keep like Zealots in certain locations, but then you have the Ling group as well to pick those guys off. Like, could make life very tricky for Protosses. Yeah, it's very good versus two bases. For sure. Well played, Rainer. Thank you. One final question. Our next match is going to be Drogo versus Lambo. They have a lot of history with each other. What are your thoughts? I think those two guys are really good. I have no idea who's gonna win. Usually it's back and forth. So yeah, I really want to see this match. I'm very happy. Is there anyone you'd prefer to play? Not really. The Protoss. Yeah, Drogo. Okay. Well, Rainer, thank you very much. We're going to see more of you later today. For now, guys, that means that we're going to head to a quick little break. We only have like a 2-PC setup here. So, you know, I know my Twitch chat. And I know you guys get a little upset if the timer would say 8 or 9 minutes. But that's just the way it's going to be because we want to make sure that the players are 100% comfortable. So after a best of five, get used to it. We're going to have an 8-9 minute break. But before we go into that break, we're going to take a look at some of the highlights of this entire best of five. And after that, we'll be back with Drogo. Oh, my Boże, będą highlighty nawet. Jedziemy. To chyba nie tak miało wyglądać, panie reżyserze. Ups. Pan reżyser chyba źle skompilował nagranie. No trudno. A zatem. Zaraz wracamy z kolejnym pojedynkiem. Reżyser tutaj. Ale podoba mi się to przejście. Panie, wyłącz to pan. No nic. Tak, jakieś takie małe i tak, reżyser na weekendzie. Dobrze. To dziękuję za oglądanie tego pojedynku na YouTubie. Follow me, StarCraft. Przechodzimy do przerwy, a potem pojedynek Francuza z Niemcem, czyli Lambo kontra Drogo. Zostańcie z nami. Cześć.